Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Alpinistko Kropko, nadchodzi śnieżna burza. Musimy się zatrzymać i założyć obóz. Już teraz? Tak, natychmiast. Nie możemy się wspinać podczas burzy. Musimy ją przeczekać w bezpiecznym schronieniu. Umiesz udawać szum wichru, Kropko? Jasne! Ach, co za nieszczęście! Wiatr porwał nasz namiot! Dzień dobry, Lulusiu! Dzień dobry, Kropko! Spójrz, kto tu jest, Kropko! Witajcie, drogie dzieci! Dziś bawimy się w alpinistów i właśnie wspinamy się na najwyższe góry na świecie! Himalaje! Nie, to Himalaje, Kropko! Himala co? Himalaje! Tak, są trudne do wymówienia i do wspinania się. Zapomniałaś, że nadchodzi śnieżna burza! I nie ma nikogo, kto przyjdzie nam na ratunek! Alpinistko Kropko, nie trać nadziei! Jest ktoś, kto żyje wśród tych śniegów i na pewno mógłby nam pomóc! Kto to? To Yeti! Yeti? A kto to jest? To tajemnicze stworzenie, które żyje na szczytach tych gór! Niektórzy nawet mówią o nim przerażający człowiek śniegu. Przerażający człowiek śniegu. Bardzo śmieszne imię. Ja chciałabym być przerażającą biedronką górskich szczytów. Kropko, robisz bardzo przerażające miny, ale nie jesteś podobna do Yeti. Hej, dzieciaki, chcecie wiedzieć, jak się rysuje Yeti? Tak! Rysowanie Yeti zaczynam od głowy. Głowa to jest takie duże półkole z dwoma bąblami. To są jego uszy. Ciągnę linię w dół, to ramię i zawracam. Potem rysuję prostą linię. To jego tors. Ojej, ma wyjątkowo potężny tors. Teraz rysuję mu jedną nogę i drugą nogę, całkiem taką samą. Ma wyjątkowo krótkie nogi. I prosta linia, by dokończyć tors. I jeszcze drugie ramię. Rysunek prawie skończony. Nie zapomnę o małych oczkach i dużym owalnym pysku. A gdzie on ma nos? Jest tu. Niewielki łuk nad dwoma nozdrzami. A gdzie usta? Są tutaj. Teraz dokończę rysowanie łap. Pomogę, pomogę! Narysuj mu paluszki. Falbanka na końcu łap, falbanki na końcu stóp. Może być? Wspaniale! A teraz można już nasz rysunek pokolorować! Dobry, miło mi. Jestem Henio Yeti. Dzień dobry, Heniu. Bawimy się w alpinistów zabłąkanych w górach. Będziesz się bawił z nami? Właśnie nadchodzi śnieżna burza. Śnieżna burza? O! Ależ to tylko zabawa. Nie bój się. Zabawa? A, już rozumiem. Musisz nas uratować przed śnieżycą. Och, śnieżyca, ojej, pomocy, pomocy! Luluś, on nie powinien się nazywać przerażający człowiek śniegu, tylko tchórzliwy człowiek śniegu.
Rysowanie Yeti zaczynam od głowy. Głowa to jest takie duże półkole z dwoma bąblami po bokach. To jego uszy, potem Lulu ściągnie linię w dół, to ramię i zawraca. Teraz rysuję prostą linię, to jego tors. Oczywiście musi mieć nogi, dwie krótkie nogi, a stopy w kształcie butów. Z drugiej strony rysuję tak samo, tors i drugie ramię. Pamiętaj o małych oczkach i dużym owalnym pysku. Nos to niewielki łuk nad dwoma nozdrzami. Rysuję też usta. Teraz dokończę rysowanie łap Yeti. Jego palce to tak jakby falbanki. Na końcu stóp podobnie. I wreszcie można go pokolorować jak się chce. Przyjaciele, na imię mam Julek. A wy co tu robicie? Chcemy się gdzieś schronić przed śnieżną burzą. Uważajcie! O, schodzi lawina! Niczego nie widzę. Zdaje się, że Julek wie, co to zabawa. Pójdziemy razem, kochani. Zaniosę was na sam szczyt Himalaju. Hurra! Uwaga! Nadchodzi śnieżna burza! Ojej, ojej! A wy, dzieci, też możecie narysować Yeti. Powodzenia! Do widzenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, kropka! Wersja polska, Dziecięce Studio. Bohaterom głosów użyczyli Anna Buczek, Hanna Kinderkis, Katarzyna Łukaszyńska, Joanna Pak, Andrzej Precyks. Dialogi polskie, Katarzyna Precyks. Reżyseria, Andrzej Precyks.